słyszałem, że u was w porcie jest dużo zakazów. Dużo jest. My w każdym innym miejscu, kurde, jest bardzo mało. Mamy długi beton, gdzie możemy sobie pospinningować. Tutaj, kurde, przeważnie ludzie sobie siedzą na skławiczek, na okonka. Tam zobaczcie, pełno okonków. Ale no, niestety. Tada! Ja mam. No, coś siedzi. Może okonek jakiś większy. No, jest okonek. I całkiem spoko. Ho. No, zobaczcie. Trzy pierwsze rzuty i mamy takiego okonka. Tak. No ładnie. Zażartowałbym, że Grzegorz, czy twoja rodzina też jest w koło brzegu, nie? Ale zobaczcie, wziął na taką dużą przynętę. No ale są rybki. A mówili, że nie ma. A mówili ponoć, że nie ma, nie? Że nie biorą. Oczywiście wypuścimy. No dobra, tam mamy ujście Parsenty. Tak. Ta miejscówka, którą teraz mi tu pokazałeś, czym się charakteryzuje? No bo jest ujście Parsenty, to powinna być obfita w ryby, co? Powinna być obfita w ryby. Co tu możemy złowić, w jakich okresach? Ojej, co tu możemy złowić? Na pewno maj to szczupak, tak. Jak jest ten, troć możemy połowić sobie, ale to już bliżej, kurde, pod koniec sezonu, jak ona wchodzi, tak? Ale i lipcówki, chociaż lipcówki bardziej wyżej rzeki, nie? Tutaj ciężko. No i okonia, tak? Kiedy? Kiedy okonia? Kiedy wejdzie, kiedy jest po prostu. Tego też nie wiem. Przed chwilą na przykład. No, na pewno przed chwilą, widzisz. Nie ma to reguły. Też ludzie mówią, że jak wejdzie, to łapią okonia. Jeśli nie ma okonia, to po prostu nie ma go i nikt go nie łowi, tak? Aha. No. Okej, ale jak mamy rzekę, to z tego co wiem, przy takich rzeczkach są takie dodatkowe obostrzenia, bo na przykład zarybiają. U was to też oczywiście jest, nie? Tak, jest. To 15 bodajże kwietnia do 15 maja. Tu jest puszczany na rzece smolt, wszystko schodzi z powrotem do morza, nie? I w tym okresie nie wolno łapać. Tak samo przy wyjściu z portu na główkach też nie wolno łowić, nie? Bo to jest zakaz i wtedy jest chyba do 500 metrów od wyjścia. Portu. Odwiedził nas pan Andrzej, no tutaj taki bywalec. Panie Andrzeju, ta miejscówka tutaj, ta nasza, na której my dzisiaj jesteśmy, to dobra miejscówka, to ujście Parsenty? Zależy jak, w jakim czasie. Teraz na przykład słabiutkie są połowy, bo ryba po prostu po tarle czmycha do morza i tam cały sezon po prostu żeruje. Mhm. Okoń, płoć, leszcz. Mhm. On schodzi dopiero jak w morzu robi się zimna woda. W poprzednich latach kilkakrotnie latem prądy zimne, słynne kołobrzeskie. Tak. I tak tydzień trzymało przy tych wschodnich wiatrach, to ta ryba w tamtym momencie na ten okres zimnej wody chodziła. Chodziła i w największe, najpiękniejsze okonie łapaliśmy w basenie jachtowym, tam gdzie praktycznie teraz latem nie mamy zakaz ze względu na sezon żeglarski. Nie? Tak. Ale mówię, i był wtedy, wchodził sandacz, mhm. Także płoć, no ta ryba, która po prostu właśnie na lato wychodzi. Ale to było tylko na ten okres... tej anomalii. To znaczy się, no to jest normalne. To jest co roku się powtarza ten zimny front? Zależy od kierunku wiatrów. My tu akurat Kołobrzeg gdzieś tutaj wybadali, że leżymy w takim punkcie, że właśnie najwięcej tej zimnej wody mamy na całym wybrzeżu. No w Kołobrzegu z reguły woda najzimniejsza. No, ale mówię, ale to już wtedy taka naprawdę zimna, że 9 stopni miała. No tutaj mnie pan zaciekawił, panie Andrzeju, o tym leszczu, który no w tym tutaj w basenie, przy którym jesteśmy, że on tutaj się gromadzi, tam czeka i tak dalej. Czyli tu można byłoby powiedzieć, że dobra miejscówka na leszcza jest. Tak, ale to mówię, to ogromne ilości, to takie leszcze. No to tym bardziej dobra miejscówka na leszcza. Tak. Nie, no tak, tylko ale mówię. Ale stoi on tu blisko, stoi tak na środku przeważnie. Najlepszy okres to jest październik, już się zaczynają połowy.
We wrześniu już troszeczkę się pojawia tej ryby, ale najlepszy okres to jest październik. Od października i aż do tarła, czyli do kwietnia, ta ryba po prostu tutaj jest. Bo ona schodzi ze względu tylko na temperaturę wody, tak, na różnicę temperatur. Nie? A ta miejscówka tutaj, to ujście, to jest dobre miejsce, czy lepiej iść w górę rzeki troszeczkę? Nie, to jest, tutaj jest właśnie najlepsze. Najlepsze, bo rzeka, no, trzeba naprawdę... Ale tutaj też jest to łączenie tych wód słonej ze słodką. Tak. Ta ryba się tu tak jakby klimatyzowała, że ona jakiś okres tutaj się zatrzymuje. Nawet ta, co idzie w rzekę, to ona często nie idzie bezpośrednio, tylko się zatrzyma tutaj, żeby się zaklimatyzować w tej wodzie mieszanej i tak. Teraz dopiero idzie w rzekę. Bo ja sobie zawsze wyobrażałem, wiecie, nie wiem, czy to będzie tutaj widać, tam już mamy krzaczki i to już jest takie bardziej urozmaicone, to nabrzeże, bo tutaj mamy beton sami. Ja będący rybą bym poleciał tam, a nie siedział tu. To nasz szczupak. Aha. Dobry szczupak, no i ewentualnie no, w sandaczach też można by było jakby tego, ale... Ale za wiele go nie wchodzi tam w rzekę. Za nie, wiele nie. Wchodzi, on się trzyma w basenach, tutaj na tym terenie najlepsze tutaj, o, że wejście do tego, to są najlepsze takie miejsca, chociaż tu na całym betonie też, nie, też można. Znaczy wiadomo, łapiec, że trąd już pójdzie na tarwę, no to tam ją szybciej dostanie niż tutaj, tak, to już jest. No. Ale... To znaczy się ona wchodzi, można nie wiadomo, złotej blachy rzucać i nie jest zainteresowana. Bynajmniej w tym okresie to później będzie, nie wiem już, ale będą takie dni, że tych chlapnięć tu jest 100 na przykład, nie? Co chwilę jak wchodzą. Wyskakuje, no. Przychodzą, rzucają, nic. Nie ma tak. Chyba, że ona się gdzieś tam grupuje na ten okres, tam, znaczy zaklimatyzuje się to i dopiero w ten czas idzie. Bo ona nie idzie bezpośrednio w rzekę. Przeważnie się tu zatrzymuje. Tam, no, są na I tak samo jest w grudniu już wchodzi ten leszcz morski. Tak. I on tu na całym tym basenie zimuje. On po prostu tutaj przebywa i szykuje się przed tarłem. I stąd dopiero rozchodzi się na rzekę, na miejsca tarłowe. Adam powiedział, że tutaj w zasadzie miejscówek na śledzia to w zasadzie nie ma. Jest tylko tam na główce. Ta. Ten śledź nie wpływa w ogóle tu? Może bardziej w kanał, tam przy wyjściu z portu, jak jest latarnia morska, może tam gdzieś w kanał lekko wpływa, ale tam mamy wszędzie znowu zakaz, także nie połowimy. Jedynie, gdzie możemy połowić śledzia, to są miejsca na śledzia do łowienia. Trzeba od tego zacząć. Z tym, że tam też łapiemy tak półlegalnie, nie? Też nie wolno. No nie wolno rzekomo wchodzić przez napalowo. No niby jako z tej starej główki niby można. Nie? Jeśli pytasz o tą miejscówkę, to ci powiem, tutaj jest taka miejscówka dla ludzi takich starszych, kto tam daleko nie chodzi, przyjechać sobie, siąść tutaj, nie wiem, złapać pięciokątków czy coś tam, czy przychodzisz z dzieckiem, czy coś, no to nie ciąga się tam gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko przychodzisz w takie w miarę bezpieczne miejsce. To miejsce, powiedzmy, żebyśmy mieli wyeksploatowane, jeżeli chodzi o informacje. Można, gdzie mamy teraz? Można jeszcze teraz, latem, ale przyjść na noc z gruntu i polować na węgorza. Ale też tu w tym miejscu? Tak. Po tamtej stronie, całe nabrzeże, to wszyscy przyjeżdżają samochodami. Zresztą tam widzę, tam faktycznie ktoś już jest. Tak, jest, on przyjechał sobie właśnie samochodzikiem, parasolkę rozstawił i siedzi.